Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was za film, który bardzo lubicie, czyli zakupy do pokoju Mikołaja tym razem. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co tutaj mam, a troszkę tego się nazbierało, wszystko jest w takim stylu boho, nie tylko do pokoju dziecka, może też przydawał się do własnych domów, dodaję to szybko, póki oferty są aktualne, wszystkie linki będziecie mieć w opisie, zapraszam na film i zostawcie kciuka w górę od razu, będzie mi bardzo, bardzo miło. Mikołajowi również. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, mianowicie półki, ponieważ ona była dokupywana osobno. Jest to półka ratanowa, wiklinowa. Mi zależało, żeby w pokoju było po prostu jak najwięcej naturalnych rzeczy. Takich lekkich, delikatnych i udało mi się. To jest właśnie pierwsza rzecz, którą kupiłam. Kupiłam ją na OLX. Tutaj nie mogę wam dodać linka, ale jeżeli poszukacie, to na pewno znajdziecie coś takiego u siebie w mieście. To jest taka półka, która oprócz tego, że ma półeczki otwarte, ma jeszcze półeczki zamknięte. Jeżeli chcecie samo taką etrażerkę, bo tak to się nazywa, pnę wam. Sama się nieźle naszukałam. To jak najbardziej znajdziecie otwartą, zamkniętą, z szufladami. Super sprawa, bardzo fajna do pokoju dziecka, bo przede wszystkim bezpieczna. Może nie tak do końca stabilna, bo ona, jak widzicie, troszkę się rusza, ale można ją przytwierdzić do ściany i gdyby coś się stało, to ona jest naprawdę ultra lekka. Też przez to bezpieczna. Druga rzecz, którą mam, jest już z AliExpress i bardzo, bardzo o nią pytaliście, gdy tylko pokazałam ją na moim Instagramie, na którego serdecznie was zapraszam, także tutaj dodaję link. I są to takie głowy lwów i mam tutaj takie głowy dwie. To jest pierwsza i to jest druga. Tutaj mamy tygrysa. One są bardzo duże, bardzo gęste, bardzo ładnie wyglądają na ścianie, zarówno na kolorze, jak i na białej zwykłej ścianie. Dodają takiego klimatu i takiego dziecięcego po prostu polotu całemu pomieszczeniu. Można wybrać sobie dowolny kolor, rodzaj, gęstość tych włosów. Także tutaj wam dodaję. Przyszło to ultra szybko. Dotarło to w 2 tygodnie. Więc mega szybko, bardzo się cieszyłam, bo myślałam, że dotrze już po porodzie, a tymczasem Mikołaj już będzie miał przygotowane pięknie wyglądające ściany. Kolejna rzecz jest częściowo z AliExpress, częściowo z Jyska i jest to obraz. Mamy tutaj misia, wygląda jakby był namalowany akwarelami. Zacznę może od ramy, kupiona w Jysk na promocji i tam wam bardzo serdecznie polecam zerknąć i kupować te ramy właśnie, gdy jest na nie okazja po prostu, bo wtedy są tańsze właściwie o połowę. Wewnątrz mamy obraz. On nie jest jakby na kartce papieru, tylko na takim ala płótnie. I to jest super. Jakość wykonania tego obrazu jest naprawdę, naprawdę mega dobra. Obrazy na AliExpress są naprawdę dobrze pakowane, bo on też przyszedł zapakowany w taką rurę grubego kartonu. Nic się z nim absolutnie nie stało. I są dość tanie, więc polecam tam sobie zerknąć i dopasować. Jedyny minus, który był, to taki, że musiałam go dociąć do ramy, bo był trochę za duży. No ale to już jest żaden problem właściwie. Na oko docięłam. Nawet jak gdzieś tam jest nierówno, to nie widać. A naprawdę, naprawdę warto, także polecam, zerknijcie sobie i do tego obrazu również dodaję wam link. Kolejna rzecz, którą mamy, to taki orzeszek, jak widzicie, już się to tam w nim stuka i to jest orzeszek z H&M-u, taki kosz. On może być świetny, jeżeli chodzi o zabawki, bo w środku ma tutaj otwarcie, wszystko fajnie nam do środka wejdzie, bez problemu się zamyka, nie zna żadne zatrzaski, on ma tutaj po prostu taki rant i wszystko nam fajnie wchodzi, czy na klocki, czy na mniejsze zabawki, będzie świetny. Kosz jest dość drogim wydatkiem, ale po prostu strasznie mi się podobał i chciałam go mieć. Może aktualnie na promocjach jest ciut tańszy. Zadawałyście mi pytanie, gdy pojawił się na moim Instagramie. W ogóle wszyscy myśleli, że to jest wielki chleb albo słoik z ciastkami. To było najczęściej pojawiająca się wiadomość. I kolejną najczęściej pojawiającą się wiadomością było to, czy śmierdzi. Bo wiele z was zamówiło ten kosz, czy tam znajomi i mówiły, że śmierdzi przeokropnie. Śmierdział przeokropnie. Tak, jak otworzyłam folię, to uderzył mnie po prostu zapach tego kosza. Na ten moment wszystko wywietrzało zupełnie i nie ma śladu po tym zapachu, który był na samym początku, więc tym się nie martwcie, nie odsyłajcie, bo to po prostu wietrzeje, przynajmniej w przypadku tego kosza. Kolejna rzecz, którą mamy, to kosz na brudną bieliznę i on jest z Pepco, kosztował 50 zł, też mi zależało, żeby nie mieć tutaj żadnych plastikowych koszy na pranie i tak dalej. Czasami wiecie, szybko się przebiera małego, nie chciałabym, żeby to leżało wszędzie, byle gdzie, takie wiecie, brudne ubranka, bądź piżamka po nocy, czy coś takiego. Stwierdziłam, że fajnym rozwiązaniem będzie kosz na pranie i szukałam czegoś taniego, fajnego, co mi się po prostu przyda. W środku mamy ten kosz wyłożony takim lnianym workiem. Lnianym to dużo
dużo powiedziałam, workiem po prostu, który też możemy wyprać, gdy się wybrudzi i będziemy mieć wszystko zawsze pod ręką, możemy to zamknąć, potem gdy odłożymy maleństwo do łóżeczka, to zabieramy, idziemy, wypierzemy, a nie wala nam się to po całym domu. Wiadomo, że nie możemy zostawić tutaj zbyt długo tych ubranek, no bo mogą być zabrudzone w różny sposób, ale wydaje mi się, że jest to fajna alternatywa. Czy będzie dobrym pomysłem, to się okaże, mam nadzieję, że tak. Kolejną rzeczą, którą widzicie tutaj na koszu na pranie, są takie koszyki, które ja już mam kupione wcześniej, bo tych koszyków w domu nie brakuje u nas. I są to koszyki z trawy morskiej bodajże i kupione są w Action. Ja wam to wszystko linkuję, także tam was odsyłam. Natomiast one pojawiają się regularnie, co jakiś czas w ofercie Action, szczególnie na jesień i w okresie takim powakacyjnym, więc na pewno traficie. Zresztą jest ich wszędzie zatrzęsienie, a one bardzo fajnie wyglądają, tylko też zwracam uwagę na to, aby je wąchać, bo czasami śmierdzą. Niestety. Kolejne rzeczy są z Pepco. Pepco ma teraz bardzo szeroką ofertę, jeżeli chodzi o takie dodatki do domu w stylu boho. I tutaj pierwsze co mamy, to takie organizery na małe rzeczy. Ja tutaj chciałam wszystkie jakieś takie dodatkowe smoczki, jakieś maści, takie wiecie, małe pierdółki, które lepiej, żeby były po prostu w środku zamknięte i niewidoczne tak przez cały czas. Bardzo ładnie to wygląda. Co jest dobre w takich organizerach według mnie, to, że to jest wszystko naturalne. Niczym nawet nie malowane. Dla mnie to jest bardzo, bardzo duży plus i takie organizery zabrałam sobie dwa. Kolejne, które mam tutaj, to takie organizery podłużne z trawy morskiej. One są dzielone na trzy części. Ja specjalnie szukałam czegoś takiego, co zabezpieczy mi dziurę za komodą, którą wygenerował przewijak. Organizery idealnie mi ją zasłaniają, przez co nic nie wpadnie mi za komodę, a będę miała wszystko fajnie poukładane. Tutaj możemy sobie powkładać, nie wiem, chociażby chusteczki, pampersy, ale do takiej organizacji przejdziemy w osobnym odcinku. Więc będziemy to robić razem wspólnie. Oprócz tego, że to fajny organizer, nie tylko do pokoju dziecka, bo również może być chociażby na jakieś małe rzeczy, paski albo nici, no w zależności co robicie i do czego tego potrzebujecie. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Jest tego dużo. Wydaje mi się, że cena też jest bardzo, bardzo dobra, bo generalnie te organizery normalnie, gdy kupujemy gdzieś tam w jakichś takich sklepach bardziej luksusowych, to są mega drogie. Natomiast w Pepco 35 zł za taki organizer, który nam już naprawdę uporządkuje wielką przestrzeń, to jest dobra cena. Teraz absolutny hit Pepco, który kupiłam. Nie wiem, czy będzie on do pokoju Mikołaja, czy sama sobie go przygarnę. Jest to takie lustro i ono jest tak ładne. Widziałam je na Allegro, chciałam je nawet kupić. Tej wielkości lustro kosztowało gdzieś około 100 zł. Pepco, mamy cenę za to lustro 35 zł. Było ich dość sporo, ono jest zawieszane po prostu tutaj na jakimś gwóźdku czy czymś. Piękne. Naprawdę bardzo ładne, świetnie wykonane, tylko zwróćcie uwagę, bo niektóre mają takie dość duże pęknięcia, trzeba sobie wiadomo wybrać to lustro, więc jak dla mnie to jest zakup sztos. Ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to taka półeczka wiklinowa, żeby pasowała nam do etrażerki, którą pokazywałam na początku i ta półka jest z Iska. Widziałam też takie ładne w Obi, tylko całkowicie okrągłe, też nad nią zastanawiałam, ale przy okazji zakupu w Isku stwierdziłam, że biorę ją już ze sobą do domu, nie będę się dłużej zastanawiała. I ona też jest ratan, chyba ratan. Zawiśnie będzie idealnie służyła chociażby, żeby położyć jakieś małe zabawki czy książeczki. Tą jedną głowę mam dla was do rozdania na Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj ono wjeżdża, więc tam znajdziecie wszystkie informacje. Odsyłam was bardzo serdecznie, no i zapraszam tutaj do komentowania, czy tego typu dodatki do pokoju są dla was ok, bardziej dla chłopca, może dla dziewczynki, może dla chłopca i dziewczynki. Dajcie koniecznie znać, co uważacie. I zapraszam na Insta. Jeżeli chodzi o zabawki i takie rzeczy, no to jak na razie nie mam ich zbyt wiele, bo są tutaj jakieś zabawki z Toy Story, bądź zabawki, które my gdzieś tam mamy ze swoich czasów. Na przykład mój stary, stary miś, ale do tego chyba przejdziemy przy okazji jakiegoś innego filmu. Natomiast bardzo wiele pytań pojawia się odnośnie tego napisu za mną. Ja go po prostu zamawiałam przez internet, wpisałam sobie napis LED i wyskoczył mi. Zamawiałam, kosztował wtedy 179 zł i on ma z tyłu przyklejone LEDy, które są po prostu wymienne na baterie. Całość przykleja się do ściany na rzepach, więc można go zdjąć, żeby baterie na przykład wymienić, gdy się skończą. Tyle mogę wam powiedzieć na temat tego napisu. Mam nadzieję, że wam się podobał ten film, że wyhaczyłyście coś fajnego. Koniecznie napiszcie, w jakim stylu wy lubicie urządzać dom, ponieważ jak widzicie, u mnie zapanował ewidentnie styl boho i naturalne, bardzo naturalne materiały. Ja się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, no i do aktywności pod filmem oraz przypominam jeszcze raz o rozdaniu, które ma miejsce na Instagramie.
zobaczyska w kolejnym materiale już jutro. Pa! Sweet day, taking all my blues away, taking all my troubles, toss them out into the rain. Always working hard on my summer.